Hej, witam Cię serdecznie. Na naszym dzisiejszym spotkaniu czas zerknąć, co ciekawego dzieje się na świecie, co się dzieje na rynku krypto i dokonać podsumowania dzisiejszej sesji na GPW. Jeżeli ta tematyka Cię interesuje, to zapraszam do pozostania, przygotowania skrót informacji prosto z bankiera. Jak również masz jakieś ciekawe, istotne newsy, które być może mogą wpływać na to, co będzie się działo tu na rynkach, to koniecznie podrzuć się nam w komentarzach i można powiedzieć, cóż to był za szalony dzień. Krew lała się na rynku. To za chwilkę zobaczymy oczywiście na podsumowaniach, jak to się zakończyło. No ale przejdźmy najpierw do informacji. Rząd wprowadza lockdown w całej Polsce. Przy drastycznym pogorszeniu możemy zamknąć wszystko. Minister zdrowia Adam Niedzielski ogłosił wprowadzenie dodatkowych obostrzeń w całej Polsce, które będą obowiązywać od 20 marca do 9 kwietnia. Ogólnopolski lockdown to reakcja na gwałtowny wzrost liczby nowych zakażeń szkodnikiem oraz liczby zajętych łóżek i respiratorów w szpitalach. I tutaj oczywiście wszystko jest wymienione po kolei, co obowiązuje, jakie są restrykcje. No i nie jest to na pewno dobra informacja. Również dzisiaj giełda nasza odczuła dosyć konkretnie to wszystko, ale za chwilkę sobie na tym zerkniemy, co się wydarzyło. Popatrzmy. Gwałtowny wzrost zakażeń i zgonów, ponad 25 tysięcy nowych przypadków szkodnika. I to są naprawdę zaskakujące statystyki. Tak w sumie to się dziwię, skoro już naprawdę sporo osób jest zaszczepionych, sporo osób również to przeszło. A jeszcze takich statystyk nie mieliśmy. No to w końcu jak to jest z tymi statystykami? Nie wiem, może mi wyjaśnisz w komentarzu, jak to można odczytywać i postrzegać przez pryzmat oczywiście tych statystyk. Lećmy dalej. Lockdown wisi nad GPW. Gwałtowne spadki na polskiej giełdzie. Środowa sesja przynosi gwałtowne spadki wielu spółek notowanych na GPW. Szczególnie negatywne wyróżniają się duże podmioty zgromadzone w indeksie WIG20. Tło dla giełdowych wydarzeń stanowią obawy przed kolejnym lockdownem. Dzisiaj nawet robiłem screena na Twitterze, jak jesteś, to oczywiście tam Cię zapraszam. Właśnie no, wszystko na czerwono. Niesamowicie to leciało, ale również zagranica też krwawi. Warto dodać, że czerwień przeważa dzisiaj w zasadzie w całej Europie, jednak niewiele indeksów traci więcej niż 1%. Spadki na GPW zatem silnie w tej kwestii odbiegają od wydarzeń na innych europejskich rynkach. Polskie giełdy nie ratują nawet pozytywne sygnały z rynku pracy. Dane to są jednak historyczne, tymczasem przyszłość znów rysuje się w niezbyt wesołych barwach. No za chwilę oczywiście to podsumujemy. No ale sytuacja również jest nieciekawa, jeżeli chodzi o to, co się dzieje u nas na rynku. Popatrzmy dalej. Polska stworzy nowoczesną platformę do produkcji szczepionek. To ma być rewolucja w polskiej medycynie, nad którą pracują badacze na uczelniach m.in. w Warszawie, Poznaniu, Gdańsku i we Wrocławiu, informuje Środowa Gazeta Polska. Chcemy wyposażyć Polskę w technologię, nowoczesną platformę do produkcji szczepionek, którą będzie można wykorzystać do tworzenia preparatów nie tylko przeciwko szkodnikowi. W ciągu od 3 do 5 lat chcemy zbudować własne narzędzia do walki z każdą epidemią. Co ciekawe, wrocławscy naukowcy dążą do tego, aby możliwe było aplikowanie szczepionki w formie sprayu do nosa. Musimy zabezpieczyć się przed kolejnymi mutacjami, więc potrzebne będą nowe szczepionki. Własna baza naukowa bez wątpienia będzie bardzo pomocna. No to trzymajmy kciuki, oby oczywiście to wszystko się udało. Lećmy dalej. Komisja Europejska przedstawiła projekt paszportów szczepionkowych. Komisja Europejska przedstawiła w środę projekt cyfrowego zielonego certyfikatu. Jest on też określany mianem paszportu szczepionkowego. W założeniu ma ułatwić bezpieczne i swobodne przemieszczanie się w Unii Europejskiej podczas pandemii szkodnika. Jak poinformowała Komisja Europejska, cyfrowy zielony certyfikat będzie dowodem na to, że dana osoba została zaszczepiona przeciwko szkodnikowi, uzyskała negatywny wynik testu na obecność szkodnika lub wyzdrowiała po szkodniku. Będzie on dostępny bezpłatnie w formie cyfrowej lub papierowej, będzie zawierał kod QR gwarantujący bezpieczeństwo i autentyczność certyfikatu. No, czyli nie unikniemy tego, lećmy dalej. Jeden z największych banków w Holandii podejrzany o pranie brudnych pieniędzy. Jeden z największych banków Holandii, państwowy ABN AMRO, jest podejrzewany o umyślne pranie brudnych pieniędzy. Prokuratura może postawić zarzuty członkom zarządu banku. Prokuratura potwierdziła dziennikowi The Telegraph, że bank jest podejrzewany o naruszenie ustawy o zapobieganiu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Odmówiła jednak podania szczegółów śledztwa. Rzecznik banku powiedział dziennikowi, że nasza instytucja będzie w pełni współpracować z prokuraturą. The Telegraph informuje, że dotychczas ABN AMRO był oskarżony tylko o drobne przestępstwa gospodarcze, takie jak brak porządku w aktach klientów czy nieterminowe zgłaszanie podejrzanych transferów. Obecnie do serii oskarżeń dodano znacznie poważniejsze, świadome pranie brudnych pieniędzy. No ciekawe. Lećmy dalej. $1400 w USA, Amerykanie najbogatsi w historii. Dzięki wsparciu państwa w czasie pandemii szkodnika wzrosły dochody, oszczędności oraz majątki Amerykanów. Teraz na ich konta
Wpływają kolejne pieniądze z planu prezydenta Bidena. Nowy pakiet stymulacyjny nie tylko napędzi amerykańską i światową gospodarkę, ale może również wyznaczyć świt nowej ery w polityce gospodarczej USA, początek państwa dobrobytu. A na tym wcale nie koniec. Stworzony przez administrację nowego prezydenta plan dodatkowo wspiera budżety domowe Amerykanów. Na ich konta trafiają już przelewy rzędu 1400 dolarów na głowę. Przysługują one każdemu, kogo dochód nie przekracza 75 tysięcy dolarów rocznie, nie tylko pracującym, także m.in. dzieciom, studentom czy emerytom. Jak szacuje Biały Dom, czeki ma otrzymać aż 85% Amerykanów. Ponadto do września przedłużono federalny zasiłek dla bezrobotnych. Wynosi on 300 dolarów tygodniowo i jest wypłacany jako dodatek do zapomogi stanowej. Po dodatkowym zastrzyku z budżetu federalnego będą to już 624 dolary, równowartość 2400 zł tygodniowo, czyli 74% wynagrodzeń przed utratą pracy, a dla wielu nawet więcej niż otrzymywali na niskopłatnych stanowiskach. W lutym zasiłek dla bezrobotnych pobierało 18 milionów Amerykanów. Dodatkowo bezrobotnym przysługuje ulga podatkowa. Od podatku dochodowego odliczą do 10 200 dolarów otrzymanych w ubiegłym roku w ramach wsparcia dla bezrobotnych. Jednym słowem, kraj miodem płynący będzie niesamowite. Daj znać, co o tym myślisz. Też byś tak chciał? Lećmy dalej. Pozytywne zaskoczenie z rynku pracy. Duże firmy znów zatrudniają. Luty przyniósł poprawę koniunktury na polskim rynku pracy po rozczarowująco słabych wynikach ze stycznia. Sektor przedsiębiorstw wyraźnie zwiększył zatrudnienie, czemu towarzyszyło wolniejsze od oczekiwań tempo wzrostu wynagrodzeń. Liczba zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw w lutym była o 19,5 tysiąca wyższa niż miesiąc wcześniej, wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Względem lutego 2020 roku liczba zatrudnionych była niższa o 1,7%. Lutowe dane okazały się wyraźnie lepsze od oczekiwań. Rynkowy konsensus zakładał redukcję zatrudnienia o 1,9% rok do roku, po nieoczekiwanie mocnym spadku o 2% odnotowanym w styczniu. W 2020 roku zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw zmalało o 67 tysięcy etatów, czyli o 1,1%. I na grafie oczywiście masz to przedstawione. Lećmy dalej. Testy na szkodnika w Lidlu. Inne sieci chcą wprowadzić do sprzedaży test na przeciwciała. Pandemia szkodnika jest już z nami ponad rok. Trzecia fala przybiera na sile, na co odpowiadają sieci handlowe i wprowadzają do swoich ofert testy na obecność przeciwciał na szkodnika. Testy jednej z nich mają wykryć nawet samego wirusa. Ale będę miał teraz zagwozdkę. Bułki kupić? A może teścik wrzucić do koszyka? Daj znać, co ty wrzucisz do koszyka, bo widzimy, że nie tylko Lidl, ale również będzie w Carrefourze, również Kaufland, wcześniej oczywiście informacja z Biedronki. No i dobrze, biznes się kręci, lećmy dalej. Polska inflacja wciąż najwyższa w Unii. Podczas gdy inflacja w strefie euro utrzymuje się poniżej celu Europejskiego Banku Centralnego, Polska pozostaje inflacyjnym liderem Unii Europejskiej. Zharmonizowany wskaźnik inflacji konsumenckiej w naszym kraju wciąż wyraźnie przekracza 3%. W lutym inflacja w Polsce pozostała bez zmian na poziomie 3,6%, poinformował dziś Eurostat. W ujęciu miesiąc do miesiąca wyniosła 0,5%. Polska i Węgry były jedynymi krajami unijnymi, w których Eurostat odnotował wzrost cen w tempie przewyższającym 3%. Wynik powyżej 2% zaobserwowano natomiast jedynie w Rumunii 2,5% i w Czechach 2,1%. Cała czwórka tych państw od wielu miesięcy znajduje się w inflacyjnej czołówce Unii Europejskiej. No, w czymś musimy być najlepsi. Zobaczmy, gdzie tam deflacja jest. Przybliżmy sobie to. No, Grecja tutaj przoduje, potem mamy Słowenię, Cypr, Luksemburg, Irlandię. Tak więc na spokojnie możesz sobie przejrzeć tego grafa i zobaczyć, gdzie tutaj się znajdujemy na tle pozostałych państw. I lećmy sobie teraz dalej na spokojnie. Inflacja może przebić 4%. NBP powinien wdrożyć narzędzia, na przykład długie operacje repo, dzięki którym mógłby w większym stopniu oddziaływać na długi koniec krzywej rentowności, powiedział PAP Biznes, członek Rady Polityki Pieniężnej Łukasz Hart. Jego zdaniem rosnące rentowności są ważniejsze od kwestii kursowych, a inflacja może niedługo przebić 4%. No, śledzimy te informacje na bieżąco, to zobaczmy jeszcze z banków. Cóż my tutaj mamy? Prezesi, opłaty i prowizje bankowe będą rosły. I co ty na to? W 2021 roku kolejne banki mogą przystępować do programów naprawczych. Niewykluczone są także dalsze interwencje BFG. Sektor dalej będzie zwiększał opłaty i prowizje, ale raczej nie da się tym skompensować niższych przychodów odsetkowych, ocenili prezesi banków. No to lećmy dalej, daj znać w komentarzu, co o tym sądzisz.
W lipcu ruszy nabór do trzeciej edycji programu Mój Prąd i to jest bardzo istotna i bardzo ważna informacja. Rządowy program Mój Prąd wystartuje z trzecim naborem. Wnioski będzie można składać od 1 lipca 2021 roku. Resort Klimatu i Środowiska wskazał planowaną datę rozpoczęcia kolejnej tury przyjmowania wniosków. Zobaczymy, jak te spółki z branży OZE będą reagować w najbliższych tygodniach czy też miesiącach. Lećmy sobie dalej, bo mieliśmy dzisiaj debiut. Debiut dosyć ciekawej spółki, kurs Genome Tech wzrósł na debiucie o ponad 51% na New Connectie. Zobaczymy, ile z tego zostało oczywiście. Genome Tech działa w obszarze mobilnej diagnostyki molekularnej. Spółka zajmuje się opracowaniem i komercjalizacją platformy do diagnostyki genetycznej oraz testów mających zastosowanie m.in. w wykrywaniu chorób zakaźnych, w tym choroby na szkodnika. No to zobaczymy. Lećmy z kolejnym newsem. Arctic Paper miał w 2020 roku 103 ponad miliony złotych zysku netto zgodnie z szacunkami. I to jest oczywiście wynik. Jak jesteś na grupie u nas na Telegram, to takie rzeczy również Ci podrzucam, tak więc tam Cię serdecznie zapraszam, abyś również był uczestnikiem naszej grupy. Oczywiście Telegram to jest darmowa aplikacja na telefon, który możesz sobie pobrać i klikasz link w komentarzu czy w opisie i po prostu dodajesz się do nas, do grupy. I lećmy, oczywiście wracam do wczorajszej informacji. Diabelska alternatywa albo ZUS, albo pseudo IKE. Bo tutaj mamy pytanie do mnie, to oczywiście na nie odpowiem. John, co wybierzesz? OFE czy ZUS? No ja już OFE to wybrałem, jestem w PZU Złota Jesień, to już od dawna. No ale jeżeli mam wybrać, to wybieram diabelską alternatywę, czyli pseudo IKE. I to właśnie będę wybierał. A jeżeli wybieram pseudo IKE, no to znaczy, że odpalę 15% ze środków zgromadzonych w OFE. No i niestety tak to będzie wyglądać. I zobaczymy, czy to rzeczywiście będzie Złota Jesień, czy jakaś siwa jesień i czy rzeczywiście te środki, które gdzieś tam zostaną zgromadzone tym pseudo IKE, no w ogóle zostaną wypłacone nam kiedyś na emeryturze. Oczywiście możesz dać znać w komentarzu, co Ty również wybierasz i każdy może się podzielić również tą informacją. I jeszcze mamy bardzo ciekawą ankietę dorzuconą, tak więc chciałem podziękować Marcinowi, bo to pytanie idealnie uzupełni nam te wszystkie, które mamy również wrzucone w ankiecie. Tak więc na karcie społeczność zapraszam Cię również na to, żebyś wziął udział w tym naszym głosowaniu. Jak często zaglądasz do swojego portfela akcji? I to jest bardzo ciekawe, trafne pytanie. Uzupełnia nam naszą gamę pytań pozostałych i widzimy, że mamy już 211 oddanych głosów i codziennie aż 62%. A to jest rynek giełdowy, akcyjny, a nie jakiś tam Forex. No to naprawdę szacun, że każdy dysponuje w większości oczywiście czasem, żeby codziennie na to zaglądać. Raz w tygodniu 9%, raz na miesiąc lub rzadziej 5%, raz w roku, czyli to jest typowo długoterminowy inwestor, tylko 2%. Ponad 5 razy dziennie patrzę cały czas, czyli jednym słowem budzę się w nocy, odpalam telefon, patrzę na wykresy. Chociaż w sumie giełda to nie chodzi, no po co na nią patrzeć, no ale patrzę cały czas, tak więc to jest tego typu, widzimy, że 22% osób oczywiście tutaj spogląda sobie na rynek również bardzo często, czyli widzimy, że jednak ta aktywność wśród widzów, jeżeli chodzi o to, żeby obserwować to, co się dzieje na notowaniach, jest dosyć duża. Więc dziękuję oczywiście za odpowiedzi, zapraszam się również serdecznie, abyś również tutaj odpowiadał na nasze pozostałe pytania i przejdźmy już teraz na spokojnie do tego, co się dzieje na rynku zagranicznym, czy on również dzisiaj reaguje na to wszystko, co się dzieje. Popatrzmy, w tym momencie ropa wycofuje $67.62 za baryłkę. Daksik, no Niemcy sobie nic nie robią z naszych obostrzeń. 14581 punktów i cisną dzisiaj do góry. Zobaczymy, czy wybiją dzisiaj jakieś nowe szczyty. S&P 500 za to w korekcie. 3943 punkty i mamy dosyć konkretne zejście. Nasdaq również się przecenia. 12982 punkty. Pamiętajmy, że no w Stanach to rozgrywki trwają do ostatnich sekund. Srebro dzisiaj w zawieszeniu $26 niespełna za uncję. Złoto również dzisiaj w korekcie. $1726 za uncję. I waluty do złotówki. Frank wybił dzisiaj również do góry 4,17 euro, ciśnie do góry 4,60, już jest, ja Cię kręcę, funcik 5,37 i dolar również do góry 3,87, WIG20 dzisiaj w odwrocie, za chwilkę w szczegółach zobaczymy, kto najmocniej poleciał, ale zanim do tego przejdę, to przejdźmy sobie do rynku krypto i zobaczmy, co tam się dzieje, czy mam jakiś pogrom, czy też nie. Indeks chciwości 69, czyli inwestorzy cały czas są chciwi.
Zobaczmy, jeżeli chodzi o kurs Bitcoina, w tym momencie wynosi on ponad 55 tysięcy dolarów za sztukę i praktycznie bez zmian w ciągu ostatniej doby. Ethereum również praktycznie bez zmian, 1767 dolarów za sztukę. Cardano mocno dzisiaj do góry, 19%, Polka 3% do góry. Jeżeli chodzi o największe zmiany w topowej setce, to widzimy, że Filecoin 27% do góry, BAT pięknie do góry, 26%. Potem mamy kolejny projekt 23, Zilliqa 21, czyli mamy jakieś takie odreagowania również dwucyfrowe na topowej setce. No, zobaczmy to ryzyko. Oczywiście pamiętaj, ryzyko rozgrywania rynku krypto jest olbrzymie. Olbrzymie, tak więc pamiętaj to, to nie jest tak pięknie, że puchnie. Oczywiście jak puchnie, to i w drugą stronę, czyli więc mamy niesamowite zjazdy. I oczywiście to możesz również się z tym zapoznać, jak dokonujemy czwartkowych przeglądów z rynku krypto. BitMEX token 16% w dół, Orbs 16%, EngineCoin 13%, 12%, Hydro. To są te największe zejścia korekcyjne. A jak jeszcze nie wiesz, gdzie można właśnie nabywać swoje krypto i sobie nimi obracać, też handlować, bo jak nie handlujesz i tylko chcesz przetrzymywać, no to pamiętaj oczywiście, że portfele zewnętrzne są do tego, albo oczywiście takie, które możesz zainstalować u siebie na komputerze. Jak aktywnie nie rozgrywasz krypto na rynku giełdowym, no to po co je trzymać na giełdzie? BitBay do złotówki, jak potrzebujesz, i oczywiście Binance, giełda typowo krypto, największa i najlepsza giełda na świecie z dużym limitem bez weryfikacji. I lećmy sobie teraz z tym na spokojnie, już podsumujmy tą dzisiejszą sesję na GPW. Jak już mam odpaloną tą ankietę, to zobaczmy, co nas czeka w najbliższą sobotę. Być może zamiast przeglądu spółek bankowych, mamy 236 oddanych głosów. Tak jak będziesz oddawał na to nasze dzisiejsze pytanie, to pamiętaj również, że żeby tutaj zagłosować na to, co będziemy oglądać w sobotę, być może. Widzimy, że zostawić banki tylko 14%, OZE bardzo wysoko 28%, ale pogromcy mamy wysoko 26%. I przypomniałem sobie, pogromcy, jutro oczywiście zobaczymy sobie z samego rana, gdzieś w okolicach godziny 7, wratuję to nagranie na przeglądzie sektorowym, bo jutro zapraszam Cię właśnie na pogromców. Jak jesteś uczestnikiem, jak nie, to oczywiście link masz tutaj w opisie i możesz do nas dołączyć. I pogromców będziemy oglądać, no trzeba ich obejrzeć koniecznie. Tak więc lećmy sobie teraz już na spokojnie z tym, co się wydarzyło na dzisiejszej sesji. I zobacz, mamy produkcyjne. Do hitów nic nie znalazłem, żeby było zgłoszone. Tak więc, jak chciałbyś coś dodać, to zapraszam, abyś uczynił to w komentarzu z uzasadnieniem, oczywiście. I popatrzmy. Dzisiaj lała się krew na parkiecie. Było to mocno widoczne. Zobaczymy, ile zostało z tej lejącej się krwi. Czy mamy jakieś mocne, głębokie przeceny? Czy to jakiś taki straszek w ciągu sesji tylko był? Powybijał stop losy. Oczywiście, mam nadzieję, że chronisz swoje zyski i również stosujesz stop losy na wypadek niespodziewanych informacji, bo ja zawsze to podkreślam, nie mamy zielonego pojęcia, kiedy niespodziewane informacje napłyną, czy to ze świata, czy nawet u nas z kraju, i one również mogą bardzo mocno wstrząsnąć rynkiem, i nawet najlepsza spółka o najlepszych fundamentach, z najlepszymi informacjami, i co tam byś chciał jeszcze sobie do tego dodać, nie ustrzeże się jakimś gwałtownym zejściem, dlatego trzeba trzymać rękę na pulsie, być przygotowanym. No jak widzimy, większość inwestorów jest przygotowanym, skoro tak często oczywiście sprawdza to, co się dzieje na ich rachunkach. Excellence dzisiaj 4% do góry, Pamapol, jak i również Wawel delikatnie powyżej zera na plusie i na minusie. Najmocniej dzisiaj obrywa Czanków, nawet zblokowany widzę, jest do weryfikacji 20%, Harper 5,35%, Milk i Lanti, to są te największe zejścia w dniu dzisiejszym pod względem obrotów. W dniu dzisiejszym Formas 4 miliony, Boruta 2,900, Excellence dzisiaj 2 miliony 100. Na hitach WIGU z tego tygodnia widzimy, że Arway 5% w dół, 84 setne JW Construction. Jeżeli chodzi o hity WIGU z ubiegłego tygodnia, to Optim 1,69 do przodu, Alim Games 2,2 do przodu, na minusie XTB traci 1,4 i INC obrywa 5,75 na minusie. Na hitach New Connectu H4F dzisiaj 5% w dół i również dzisiaj na New Connectie HEMP dzisiaj obrywa 3%, a ABS Invest 5%. Lećmy sobie z dywidendowymi, popatrzmy. Optim 1,69 do góry, Wawel 0,33, kilka spółek bez zmian. Najmocniej dzisiaj koryguje za to Dom Development 4,71, Asseco SE 4,40, Budimex 3,63 i pamiętam jeszcze, podrzucałem chyba na grupę na Telegram, Kruk dzisiaj też zapowiedział, że będzie wypłacał dywidendę, tak więc oczywiście listę dla Ciebie będę aktualizował na jakinwestować.com, do której dostęp masz oczywiście też tutaj bezpośrednio. Możesz sobie kliknąć i przeniesie Cię na jakinwestować.com i w zakładce dywidenda możesz oczywiście tam sobie na bieżąco sprawdzać to, co ciekawego będzie się działo, jeżeli chodzi o dywidendę. Tak więc tutaj Cię zapraszam, abyś mógł sobie weryfikować na bieżąco. Tak więc Kruka również tutaj dodamy. I zerknijmy sobie dalej, co się ciekawego dzieje, jeżeli chodzi o pogromców. No to widzimy, że pogromcy również nie ustrzegli się dzisiaj szkodnikowego ataku i tej blokady, która nam tutaj będzie towarzyszyć przez najbliższe 3 tygodnie, jak dobrze pamiętam.
Widzimy, że Biomedic wybronił w końcu dodatnią pozycję. 3,65 do przodu, SCPFL 2,97, BLIRT 88 setnych na plusie. A jak jeszcze pamiętam, chyba na Twittera również rzucałem jakiegoś screena. To wszystko było praktycznie na czerwono. W odwrocie popatrzmy, no Inogen. Wczoraj jeszcze na plusie, a dzisiaj już widzę minus 69%. No to zobaczymy, jak się otworzy. Medcamp 11% na minusie. Farmena 5,68. Hemp 3,14. Liderzy obrotu Biomet Lublin. No jutro na pewno go zobaczymy rano. Biomet, Mabion, zobaczymy Mercatora. No te duże spółki trzeba koniecznie zobaczyć. Zobaczymy, co oni tam ciekawego chcą nam powiedzieć w najbliższym czasie. 42 Mercator, Hemp, 10 banieczek oczywiście. Tak to wygląda pod względem obrotów, czyli pogromcy również dzisiaj pod mocne dyktando przecen. Zobaczmy na budownictwie. Remek się oparł 3,52 do góry, Rafako 2,48. Oczywiście pewnie taniec, na co po niektórych spółkach był dosyć spory, czyli to prawdopodobieństwo wybicia stopów również jest dosyć duże, no bo te przeloty można sobie już indywidualnie posprawdzać na swoich spółkach w portfelu, czy czasami nic tam ciekawego, jakieś szejki nie powybijały tych pozycji. ZUE 9,23 na minusie, Unibep 3,96, a liderzy obrotu to Polimex 8,800, 4,700, Rafako, Budimex 3,300 czy 2,200 na trakcji. Na nieruchomościach w dniu dzisiejszym widzimy, że tylko dwa plusy, Triton 4,86, VAR Impex 0,8 i w odwrocie, jak widzimy, mamy tutaj Echo 2,80 na minusie, Marvipol 2,60, liderzy obrotu to Lokum 7 banieczek i Bańkę 600 Don Development. Jeżeli chodzi o gaming, to dzisiaj Shockwork, który wczoraj szokująco spadał dwucyfrowo, no to dzisiaj mamy delikatne odreagowanie na małym obrocie, 6,36 do przodu, Juju 2,74, DTX 2%, mamy bardzo mało tej zieleni, no gaming również jest pod presją, ale on jest presją już od dłuższego czasu. Zerknijmy sobie, Neurony dzisiaj obrywa najmocniej, tracąc 9%, Call to Play 8,33, Movie Games 7,56 na minusie, może tego naszego nowego debiutanta dodamy do pogromców. Co myślisz? Daj znać w komentarzu, przecież zajmuję się w końcu takimi tematami. To może warto to obserwować też również na tamtej liście. Jeżeli chodzi o liderów obrotu, CD Projekt dzisiaj do góry 65 centów, 122 miliony obrotu, TS Games 20 banieczek, Huge 6800, powyżej dwóch baniek 11BT Playway, PCF, CA Games, Boom BT Movie Games powyżej banieczki, sam indeks 26 528 punktów, 1,11 na minusie, kto rozgrywa kontrakty shorty w grze. Na bankach w dniu dzisiejszym mamy kilka plusików, dokładnie 5 spółek powyżej zera. UniCredit najmocniej 1,12, Alior prawie 1% na plusie. W odwrocie najmocniej obrywa Millennium, tracąc prawie 5%, Santander 3,72, Boś 3,46, a liderzy obrotu to PKO BP 178 milionów, PKO SA 123 miliony, WIG Banki 5295 punktów, 2,35 na minusie. Jeżeli chodzi o to, co się dzieje na OZE, to widzimy też mało spółek dzisiaj w zielonych barwach. PGF Grupa 9% do góry, Brass 5%, G-Energy 1,5%, Grodno 38 centów, bez zmian Remersol, Ackermann, reszta w odwrocie. Też widzimy, że polało się dzisiaj czerwonią na również spółkach z branży OZE, Solar Innovation, czyli nasze ciasteczka, 6,45 na minusie, Letus 6,15, H4F piąteczkę, to są największe zejścia korekcyjne, liderzy obrotu ML System i ponad 11 milionów, powyżej banieczki mamy Unimod, Brass, PGF i Grodno. Lećmy sobie dalej, popatrzmy, co tam ciekawego się dzieje, jeżeli chodzi o indeksy. Dzisiaj shorty zdecydowanie w grze i chemia tylko na plusie 13 setnych. Pozostałe indeksy, wszystko na czerwono. Tak więc widzimy, że no może nie było zbyt grubo, no ale na pewno czerwienią dzisiaj zalała się nasza giełda. Odzieżówka 5,43 traci najmocniej. Energia 3, no nie dziwne, jak to wszystko się zamyka, 3% w dół. Potem mamy, jeżeli chodzi o główne indeksy, WIG20 przecenił się o ponad 2%, 2,14 dokładnie, 1939 punktów. Potem mamy z głównych indeksów, które oglądamy w szczegółach, NWIG 40, 1,89 na minusie, 4372 punkty, SWIG 80, 1,24 na minusie, 17932 punkty. Zerknijmy w szczegółach na WIG 20, była pełna czerwień, wszystko traciło, jak pamiętam, jeszcze patrzyłem w ciągu dnia, no ale na szczęście 4 spółki powyżej zera na plusie, w tym najmocniej odreaguje IOTSW, zyskując 3,92. Alior, CD Projekt i PZU również powyżej zera, nieznacznie Orange i cyfrowy bez zmian, a najmocniej dzisiaj obrywa LPP, tracąc 6%, Allegro 6%, CCC 4,72, 4 również PGE, liderzy obrotu to jest Allegro. O kurczę, no to grubo jak na Allegro, miliard przybity, niesamowite, no to co tam, stopy puszczały? Jak wiesz, co się wydarzyło, to oczywiście daj znać w komentarzach, ale naprawdę gruby obrót, takiego obrotu to nie widzieliśmy, że ho, PKN Orlen 202 miliony, PKO BP 178 milionów, 167 PZU, KGH 130 i powyżej 120 również PKO SA i CD Projekt. Lećmy teraz NWIG 40, zobaczmy, co tutaj ciekawego się dzieje. Famur dzisiaj pięknie do góry, 16% do góry, potem Biomet 3,65, Ciech 3,25. A czemu ten Famur tak rośnie?
Coś sobie przypomniałem, muszę sprawdzić. A, Famur kupi panele fotowoltaiczne za około 25 milionów euro. Zawarł umowę z Trina Solar. Jak widzimy, dosyć konkretne zamówienie. No i mamy konkretny wzrost. Ciekawe, ciekawe. Pod koniec, bo ta informacja jest dosyć świeża. 16:42, czyli na samym końcu to wyciągali pewnie. Famur 16%, a więc gratuluję oczywiście wszystkim, którzy się załapali. Biomet Lublin 3,65, Ciech 3,25 i w odwrocie pozostałe spółki. Zerknijmy. Najmocniej obrywa Millennium, tracąc 4,95, Dom Development 4,71, Asseco SA 4,40. Liderzy obrotu to Biomet Lublin 249 milionów. To jest też kosmiczny obrót, ale dzisiaj już widzimy starcie podaży z popytem, no bo nie mamy jakiegoś spektakularnego wybicia, a obrót się przemielił. Mabion 97, Baniek 42, Mercator TS Games 20, to są te największe, jeżeli chodzi o obroty w MWIG 40. Lecimy z SWIG 80, popatrzmy, jeżeli chodzi o ten indeks małych spółek. W dniu dzisiejszym PCC Rokitar 5,54 do góry, Lubawa 2,92 czy PBKM 2% w górę, a w odwrocie mamy Bioton, traci 5,88, INC 5,75, Harper 5,36. Liderzy obrotu to ML System 11 ponad milionów, Polimex 8,800, 5,700, Bioton. Lecimy z New Connectem, zobaczmy, czy tam coś dzisiaj się też wydarzyło ciekawego. Ekopark eksplodował, 51%, tam też był jakiś news, z tego co pamiętam. Synerga 24, również ładnie. MWOOD 23, no, na VIP-ie to Synergę to braliśmy już ile? W tamtym roku pod koniec chyba. Tam już jest jakiś piękny zwrot. Potem mamy naszego debiutanta, 23%, jeżeli chodzi o dzisiejszy debiut. Tam było 50, jak czytaliśmy tę informację, czyli troszkę zejścia było, ale obrót był piękny. 12,200 jak na debiutanta, bardzo ładnie. Netwise 20, również jeżeli chodzi o obroty, no to tutaj mamy Brand 24,11% do góry. To popatrzmy z drugiej strony, co tutaj się dzieje, jeżeli chodzi o zejścia korekcyjne. Wiem, że do znudzenia to przypominam, ale pamiętaj o ryzyku oczywiście, które jest na rynkach, a na NewConnectie jest ono szczególnie duże, dlatego uwzględnij to w swoim podejściu, bądź na to gotowy, dostosuj odpowiednio kapitał, żeby się nie przejechać. Denta MD ma 40% straty do weryfikacji, oczywiście to jest Fiten 28 też do weryfikacji, ale potwierdzone na przykład Devoran, zejście 20% i duży obrót, pół miliona, tak to wygląda. EasyCal 17% w dół, też duży obrót, 249 tysięcy. Medcamp o 11% w dół, 3 miliony 200. No to widzimy, no, że właśnie tak to wygląda. Jeżeli chodzi o obroty, zobaczmy, kto tutaj jest królem dzisiejszych obrotów na New Connectie i widzimy, że to liderem jest nasz debiutant. Genom Tech ma 12 milionów 200 obrotu, Hemp 10 banieczek przebite, 4 banieczki przebite, Synerga i Formas, powyżej trójeczki Biomaxima i Medcamp, powyżej dwójki Boruta Excellence i powyżej banki Brass, Gearnex One, Labokana i Movie Games. To są te największe obroty, jeżeli chodzi o New Connect. Zerknijmy sobie na WIG. Co tutaj się ciekawego dzieje, bo jestem ciekawy, kto jest tutaj liderem. No Famru się wybił pewnie po tej informacji. Jeżeli tak rzeczywiście jest i zaobserwowałeś to, to mi tylko potwierdź w komentarzu, że rzeczywiście tak to wygląda. Ja sobie zerknę jeszcze na statystyki sesji. Fast Finance również do góry 9,90, PGF Grupa 9,63, Skyline 9,5, Prima Moda 9,7, Benzin, PC Rokita piąteczkę do przodu. No nie mamy dzisiaj czym się pochwalić, jeżeli chodzi o WIG. Jeżeli chodzi o transakcje, no to chyba dzisiaj ewidentnie stopy puszczały, bo ruch był co niemiara. 303 170 transakcji w dniu dzisiejszym zawarto. No to bardzo dawno nie widzieliśmy tego, bardzo dawno, takiej ilości transakcji. Ewidentnie dzisiaj był spory ruch. Jeżeli chodzi o obroty, to też kosmiczne. 3 miliardy 242 miliony 717 tysięcy 416 zł. No takiego obrotu, no to już nie pamiętam. Dawno, dawno nas takie obroty tutaj nie zaszczycały, jeżeli chodzi o sesję. No i oczywiście, jeżeli chodzi o podsumowanie, no to wszystko się zgadza. Zerknijmy sobie za to z drugiej strony. Co najmocniej obrywało? No bo skoro lała się dzisiaj krew, no to zobaczmy, kto najmocniej oberwał. JW Invest oberwał 16%. I ten trade 11, a co tak niedawno chyba rakieta była grzana, no to teraz już jest kontynuacja spadków. ASM Grupa 10% w dół. Na większym obrocie popatrzmy. Ta ciekawa spółka 7,5%. Potem mamy Altusa, który obrywa 6,74. LPP 6,15, 32 banki obrotu. Allegro 6% i jak widzimy ponad miliard. No niesamowity obrót, czyli ewidentnie coś tam się zaczęło dziać. Na Allegro nie ciekawego, no bo psychologiczna bariera 60 zł dzisiaj pękła. To ciekawe jest, ciekawe, co tam się może wydarzyć. Daj znać w komentarzu, jak ty widzisz w ogóle teraz w najbliższym czasie kurs Allegro, czy jednak jeden wielki short, a być może coś lepszego nas czeka na tej spółce, tak więc koniecznie daj znać, co o tym sądzisz. A ja już jeszcze tylko dla przypomnienia, bo być może dołączyłeś na sam koniec, przypominam o naszych dwóch nowych ankietach. No jedna już jest z poniedziałku oczywiście, czyli wybieramy, co będziemy oglądać, jeżeli chodzi o zastąpienie ewentualne przeglądu spółek bankowych, bo przypominam, że w niedzielę tradycyjnie zapraszam Cię na przegląd spółek gamingowych, a mamy kolejne nowe pytanie. Jak często zaglądasz do swojego portfela akcji? Też sporo danych już głosów. Codziennie widzimy, że mamy bardzo aktywnych inwestorów wśród widzów, 62%.
również często, czyli bardzo często, kilkakrotnie w ciągu dnia 22%. Tak więc możesz się tutaj określić, jak ty na to się zapatrujesz. Daj znać, czy dzisiaj łowiłeś, czy raczej uciekałeś, a może puszczały stop-lossy, co tam ciekawego dzisiaj podczas tej nieciekawej sesji i tych nieciekawych informacji, które się tutaj pokazały, rozegrałeś na rynku. Trzymam kciuki za wyniki, pozdrawiam cię serdecznie. Trzymaj się, hej.